Hej, ja jestem Ada i mega mnie zaskoczyło, że ktokolwiek obejrzał mój pierwszy film. Jestem za to mega, mega wdzięczna i jestem też wdzięczna za pierwsze subskrypcje, których się zupełnie nie spodziewałam. Powiem więcej, spodziewałam się, że dosłownie nikt tutaj nie trafi. Chciałam wam powiedzieć, że mega dużo to dla mnie znaczy i mam nadzieję, że będziemy się razem dobrze bawić. Dzisiaj pogadamy sobie o zmianach w życiu, wprowadzaniu zmian w życie i utknięciu w takim marazmie. W zasadzie to w odwrotnej kolejności. Pierwsza część filmu to takie trochę story time, które opowiada, dlaczego jestem teraz w miejscu, w którym bardzo mocno potrzebuję zacząć działać, a druga podpowiada trochę, jak to zrobić. Szczególnie jeżeli jesteś osobą neuroróżnorodną, u której wszelkie rady na temat produktywności nigdy nie działały. Jeśli nie chcesz słuchać żadnych historii, to zapraszam gdzieś tutaj. A jeśli chcesz mnie trochę lepiej poznać, to weź sobie coś do picia i zapraszam na film. 2 lata temu w styczniu napisałam na swoim Instagramie coś takiego. Ten rok będzie rokiem zmian. Tym razem na pewno. Zamiast wyznaczać sobie niestworzone i nieprawdopodobne cele, chcę kontynuować to, co przypadkiem zaczęłam robić w zeszłym roku, żeby zmienić swoje życie na lepsze. I wierzę, że tej machiny nie da się już zatrzymać, a na pewno ja nie chcę na to pozwolić. Tutaj warto zaznaczyć, i należy zaznaczyć, że w 2021 przeszłam ogromną zmianę. Po roku z pandemią, po śmierci mojego ukochanego psa, mając za sobą pierwszy rok seminarium z promotorką, która nienawidziła mojej pracy magisterskiej, mocno podupadłam na zdrowiu. Pogorszyły się moje problemy hormonalne, pogorszyła się moja relacja z własnym ciałem, a i moja wytrzymałość psychiczna była na wyczerpaniu. Wiedziałam, że potrzebuję zmian w stylu życia, bo inaczej moje zdrowie będzie wciąż się pogarszać, ja się będę czuć ze sobą coraz gorzej, ale byłam też pewna, że przy moim ADHD nie będę w stanie utrzymać żadnych zdrowych nawyków. Czułam się fatalnie. Czułam, że nie jestem w stanie sobie pomóc. Że nigdy nie będę wystarczająca, żeby sobie pomóc. Wydaje mi się, że mogłam wtedy sądzić, że nie zasługuję na to, żeby sobie pomóc, skoro nie jestem wystarczająco zdyscyplinowana, żeby się za to wziąć i nie potrafię się trzymać swoich postanowień. I nawet wiedza o tym, że ludzie generalnie mają problem z budowaniem nowych nawyków, a przy ADHD jest to dodatkowo utrudnione, bo ten proces jest zupełnie inny niż jest to opisane we wszystkich książkach o produktywności, ale mi nie pomagała. Nie mogłam znieść swojego widoku w lustrze, nie robiłam sobie zdjęć, czułam się jak hipokrytka. Często pisałam na swoim Instagramie o ważności samoakceptacji, podczas gdy sama nie mogłam na siebie patrzeć. Było źle. A potem poszłam do psychodietetyczki i okazało się, że tak naprawdę potrafię prowadzić zdrowy tryb życia i że czuję się wtedy fantastycznie. A poczucie sprawczości, które mi dodaje, poczucie kontroli nad własnym życiem, nad swoimi decyzjami, sprawiają, że wreszcie mam odwagę robić rzeczy, których zawsze pragnęłam. Mam odwagę zmienić promotorkę, mam odwagę spełnić swoje największe marzenie życiowe, jakim było stanięcie na deskach prawdziwego teatru. Mam odwagę wchodzić w nowe relacje, mam odwagę podróżować, cieszyć się życiem. Mija rok. I po równi pochyłej spadam sobie na samo dno. Najpierw zaczynam wątpić, czy kiedykolwiek skończę swoją magisterkę, czy w ogóle jestem w stanie ją napisać. Potem udaje mi się to zrobić, choć ze sporym opóźnieniem, ale za to nie mogę znaleźć pracy. Jeden miesiąc, drugi, trzeci. Kortyzol nie opuszcza mojego ciała ani na moment. Czwarty. Zaczynam kombinować. Chwytam się różnych kursów, robię portfolio, zmieniam CV 17 razy dziennie, pół roku. Czuję, że jestem przepalona, moja psychika siada, przestaję dbać o siebie, ale wciąż wysyłam CV-ki tym razem z pięknym portfolio. Wykonuję zadania rekrutacyjne, przechodzę kolejne etapy, jednak za każdym razem moja przygoda z potencjalnymi pracodawcami kończy się po rozmowie rekrutacyjnej. 7. Czytam o tym, jak rozmawiać w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, bo zaczynam podejrzewać, że tak naprawdę moim głównym problemem jest to, że nie potrafię się sprzedać. Uczę się formułek, żeby być przygotowana na absolutnie każde pytanie, żeby brzmieć przekonująco, żeby być po prostu pracownikiem idealnym. 8. Czuję, jak moje ciało słabnie, jak problemy zdrowotne się nasilają od złej diety, braku ruchu i
braku higieny snu. 9. Łapię COVID i przez miesiąc nie wychodzę w domu. To już totalnie rujnuje mi głowę. Zaczynam grać w Baldur's Gate i totalnie przepadam. Przez kolejne 3 miesiące przestaję istnieć dla świata. A jedyna rzecz, o której potrafię rozmawiać, to wszelkie opcje dialogowe i najmniejsze zmiany mimiki postaci, które jesteś w stanie uleczyć ze wszelkich traum, jakich doświadczyły przez całe swoje życie. Cóż, przynajmniej mój hero kompleks miał się wtedy bardzo dobrze. Nie mówię o tym wszystkim, żeby się żalić. Naprawdę nie. Zeszły rok nie był taki zły. Miał swoje naprawdę świetne momenty. A jeśli chodzi o pracę, może mogłam obniżyć swoje oczekiwania albo postarać się bardziej. Ale to już temat na inny film i szczerze mówiąc sama nie wiem. Wiem natomiast, że na pewno nie jestem jedyną osobą, która w tym momencie utknęła w martwym punkcie swojego życia i ekstremalnie potrzebuje wprowadzić jakieś zmiany, żeby wreszcie wrócić na dobrą ścieżkę i poczuć się lepiej. Przechodzimy więc do kluczowego momentu tego filmu i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić? Jak naprawić swoje życie i stać się poprawnie, cokolwiek to znaczy, funkcjonującym dorosłym? Albo osobą w każdym innym wieku, bo na każdym etapie życia mamy różne trudności, które mogą sprawić, że będziemy się czuć jak ten proch marny. Właściwy cel. Wybierz nawyk, umiejętność, zmianę, która jest właściwa dla Ciebie. Odpowiednie dla Ciebie. To może zabrzmieć banalnie, ale jest kluczowe do tego, żeby wytrwać w jakimkolwiek postanowieniu. Wielu z nas chce coś zrobić, ponieważ myśli, że powinno, że musi, że tak wypada, że tak trzeba. I o ile wiadomo, że niektóre rzeczy warto robić, jak na przykład zdrowo jeść, czy się ruszać, to prawda jest taka, że jeżeli postanowisz to robić tylko dlatego, że czujesz jakąś zewnętrzną presję, totalnie będziecie słyszeć te kroki psów i rozmowy mojej mamy. Jeśli postanowisz robić to tylko dlatego, że czujesz zewnętrzną presję, to szansa, że wytrwasz w tym postanowieniu jest naprawdę niewielka. Skup się więc na swoim własnym systemie wartości i odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego to właśnie ty i tą właśnie zmianę chcesz wprowadzić w swoje życie. Dlaczego jest ona dla ciebie taka ważna? Co chcesz uzyskać dla siebie w przyszłości, dla siebie teraz? Co ma ci to po prostu dać. Teraz będzie trochę coachingowo, ale zostańcie ze mną. To jest najprawdziwsze narzędzie psychologiczne, choć dużo częściej jest wykorzystywane i wspominane w zarządzaniu. Miej mądry cel. SMART to koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem 5 postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel. SMART to akronim konkretny, czyli co chcesz osiągnąć. Zamiast mówić chcę więcej ćwiczyć, powiedz, chcę ćwiczyć 2 razy w tygodniu. Mierzalny. Musi dać się zmierzyć. W przypadku ćwiczeń, jeżeli ćwiczysz na przykład, ponieważ chcesz jakoś modulować swoją sylwetkę, no to możesz sprawdzać to po prostu na wymiarach, a jeżeli ćwiczysz, żeby ćwiczyć, no to jesteś w stanie zmierzyć to chociażby tym, czy jesteś silniejszy, czy jesteś bardziej wytrzymała. Ale może być to też bardziej konkretny sposób, czyli zaznaczasz sobie, czy faktycznie ćwiczyłaś te 2 razy w tygodniu. A jeśli jest to na przykład nauka jakiejś nowej umiejętności, na przykład języka, no to nie wiem, możesz zaznaczyć sobie, że w ciągu roku chcesz być na jakimś konkretnym poziomie i wtedy zrobić sobie test odpowiedni do tego poziomu i sprawdzić, czy udało ci się osiągnąć ten cel. Osiągalny. Cel musi być dla ciebie osiągalny w okresie, w którym sobie na to ustaliłeś. Jeżeli cel będzie za trudny, to się zniechęcisz. Jeżeli cel będzie za łatwy, to się znudzisz. Bądź ze sobą szczery w tej kwestii i dobrze przeanalizuj swoje możliwości i potencjalne trudności. Istotne. I tutaj wracamy trochę do tego, co mówiłam na samym początku. Cel musi być ważny dla ciebie. Nie możesz być motywowany tym, że ktoś sobie coś pomyśli. Dlatego zastanów się i znowu bądź ze sobą szczery, szczera. Dlaczego dana rzecz jest dla ciebie istotna? Dlaczego jest ważna? Dlaczego chcesz ją osiągnąć? W przypadku ruchu jest to o tyle ważne, że jeżeli chcesz się zacząć więcej ruszać z uwagi na sylwetkę, na modyfikację sylwetki, to jeżeli ukrywasz przed sobą i przed innymi ten cel, tą główną motywację, możesz doprowadzić do tego, że szybko się zniechęcisz, kiedy nie będziesz widzieć upragnionych rezultatów sylwetkowych, bo postanowiliśmy sobie jakiś cel, nie dotarliśmy do niego, no i
No i po prostu się zniechęcimy. Każda motywacja do ruchu jest dobra, bo ruch to zdrowie, a aktywne mogą być osoby wszelkich rozmiarów i kształtu. Cel powinien być też określony w czasie. Określ przedział czasowy, w którym chcesz dojść do swojego celu. Deadline pomaga się zebrać do kupy, a także zmierzyć to, czy udało nam się dojść do upragnionych celów, czy nie. I w zależności od tego, czy uda ci się spełnić swoje oczekiwania, będziesz w stanie w przyszłości lepiej formułować swoje cele i potrzebny czas na ich zrealizowanie. Dla osób neuroróżnorodnych, a szczególnie ADHD-owców, dodam jeszcze, że istnieje rozszerzona wersja akronimu jako SMARTER i E oznacza Exciting. Cel po prostu powinien być ekscytujący, bo jeżeli jest dla nas ekscytujący, to po prostu chcemy go zrobić. Chcemy codziennie coś wprowadzać, żeby dojść do tego fantastycznego czegoś, co na nas czeka. R oznacza rekordy. Zapisanie celu spełnia kilka funkcji. Będziemy o nim pamiętać, a zapisanie go motywuje do jego osiągnięcia. Małe kroki. O tym pewnie słyszeliście wielokrotnie, ale spróbuję odrobinę zmienić wasze podejście do baby steps. Sama jestem winna temu, że nawet wiedząc o tym, że warto jest dzielić swoje cele na mniejsze części, rzucam się od razu na poziom zaawansowania być albo nie być. Naprawdę warto jest podzielić każde zadanie na mniejsze części. Szczególnie jeżeli czujesz jakikolwiek opór przed zrobieniem tego, co masz zrobić. Jeśli myśl o półgodzinnym treningu sprawia, że nie chcesz ci się nawet ubrać w strój sportowy, zrób 15 minut. Wciąż za dużo? 5. Być może zrobisz tylko rozgrzewkę, ale zaczniesz. Zbierzesz się do tego. Pomyślisz sobie, nie no, no 5 minut przecież wytrzymam. No postaw sobie to jako challenge. No 5 minut? No 5 minut? Dam radę. 5 minut to mało. Jest duża szansa, że po tych 5 minutach będziesz kontynuować trening, bo będziesz już w procesie. Jeżeli masz problem z tym, żeby coś zacząć, to rzeczywiście ustalenie sobie, że będziesz to robić przez bardzo krótki czas. Po pierwsze, pozwoli ci być bardziej konsekwentnym, bardziej regularnym. A po drugie, sprawi, że zaczniesz coś robić i być może wytrwasz w tym dłużej. W formowaniu nowych nawyków, wprowadzaniu zmian we własne życie, i tak naprawdę najważniejsze jest zaufanie do samych siebie, poczucie wpływu na własne życie, poczucie własnej sprawczości. Wszystkie te rzeczy mogą... Malwina, weź go! A te wszystkie rzeczy mogą być zaburzone u osób, które mają dysfunkcje wykonawcze, albo u takich, które wielokrotnie słyszały, że są leniwe, zdolne, ale leniwe i że powinny postarać się bardziej. Funkcje wykonawcze mózgu są odpowiedzialne za zamysł, planowanie, celowe działanie, efektywne wykonanie oraz prawidłowe włączanie informacji zależnie od sytuacji, podejmowanie decyzji, powstrzymywanie się od impulsywnych reakcji, planowanie czynności, rozwiązywanie problemu. Dysfunkcje wykonawcze sprawiają, że jest nam ciężko robić te wszystkie rzeczy. Zewnętrzna motywacja. Wiem, mówiłam przed chwilą, że musicie się skupić na tym, że ten cel jest taki mocno, mocno wasz. I prawda jest taka, że większość podręczników psychologii, produktywności czy czegokolwiek powie wam, że wewnętrzna motywacja jest tą najważniejszą. I to prawda. Ale jeżeli jesteś w miejscu, w którym nie do końca sobie ufasz i nie jesteś przekonany do tego, czy dasz radę zrobić coś, co chcesz zrobić, boisz się, że zabraknie ci wytrwałości, ingerencja osoby z zewnątrz może ci bardzo pomóc. W pracy z osobami z ADHD, ale nie tylko, stosuje się tak zwany body doubling, czyli pracę równoległą. Jest to technika polegająca na tym, że w tym samym czasie dwie osoby pracują razem. Albo nad tym samym zadaniem, tylko osobno, albo nad zupełnie dwoma różnymi zadaniami. W czasie pandemii bardzo dużo osób robiło to na YouTubie, nagrywało siebie jak pracowało i ludzie dołączali na live'ie do tego i sami pracowali. Oglądali transmisję live i pracowali. Oczywiście można tą technikę wykorzystać do pracy czy nauki, ale można ją też wykorzystać w przypadku budowania nowych umiejętności czy wprowadzania nowych nawyków w życie. Spoko rozwiązaniem jest wtedy szukanie grupek, w których ludzie chcą robić to samo, co ty chcesz robić, albo zaproponowanie tego bliskiej osobie. Sama jestem fanką body doublingu polegającego na tym, że jednak jest ze mną fizycznie jakaś osoba, natomiast można wykorzystać do tego transmisję live na YouTubie, których wciąż jest bardzo dużo. Konsekwencja i dyscyplina. Motywacja motywacją,
ale jeżeli chcecie coś faktycznie zrobić, to musicie to zrobić. Jeżeli chcecie coś osiągnąć, to musicie dążyć do tego, żeby to osiągnąć. Koniec tematu. Iga Chmielewska jakiś czas temu, nie jestem w stanie teraz tego znaleźć, ale w swoim poście albo w swoim podcaście, też tego nie jestem pewna, jak ktoś wie, gdzie to było i jest w stanie to podlinkować, to będę wdzięczna. Powiedziała, że zaczęła ćwiczyć i pytano jej, jak jest w stanie wytrwać w tej aktywności. I ona wtedy napisała, że no, słuchanie swojego ciała jest super i jest bardzo wartościowe, natomiast gdyby miała za każdym razem słuchać swojego ciała, to w ogóle by się nie ruszyła, bo zwyczajnie miały takie, no nie chce mi się, no nie chce mi się. Moje ciało chce poleżeć w łóżku, a nie pocić się na siłowni. I bardzo podobną rzecz ostatnio widziałam na rolce u Kai Gołuchowskiej i to już mogę wam podlinkować, bo to było niedawno i nawet to znalazłam. Kaja wróciła rolkę o dyscyplinie i wyrozumiałości. Kaja dużo treści tworzy na temat samoakceptacji, aktywności fizycznej w taki zdrowy, fajny sposób, który pokazuje, że właśnie wszelkie ciała mogą być aktywne, bo aktywne ciało to zdrowe ciało, a to jest klucz, dlaczego powinniśmy ćwiczyć. I można by powiedzieć, że osoba, która propaguje coś takiego, raczej nie będzie za tym, żebyśmy się zmuszali do ruszania się. A prawda jest taka, że czasem zmusić się trzeba, bo nasz mózg jest generalnie bardzo leniwy. On nie chce robić rzeczy, które powinniśmy robić. On woli zjeść słodycze, on woli poleżeć w łóżeczku, pograć sobie w gry. Wszystko, co da mu fajną dopaminkę, fajne endorfinki, ale niekoniecznie właśnie ten najzdrowszy i zwykle bardziej wymagający sposób. Dlatego najczęściej, jeżeli chcesz coś robić konsekwentnie i chcesz osiągnąć jakieś rezultaty w tym, musisz po prostu powiedzieć sobie, wstaję i robię, mimo że strasznie mi się nie chce. Jest to twój codzienny wybór, kiedy tak naprawdę mówisz sobie, że to nie jest wygodne, to nie jest przyjemne, ale robię to, bo mi na tym zależy. Z wyrozumiałością i troską do siebie, do swojego ciała, z szacunkiem do siebie musi iść konsekwencja i musi iść dyscyplina. Po prostu. Nie chodzi o to, żeby się zajechać, ale jeżeli nie wykonujesz żadnej pracy, to ciężko, żebyś osiągnął jakieś rezultaty. Dlatego podnosimy dupki i działamy. Ostatni punkt, nie daj się nudzie. To będzie krótki podpunkt, bo cała jego treść tak naprawdę zawiera się w tytule. Ale serio, znajdź sposób na to, żeby być kreatywnym w tym, co chcesz robić. Korzystaj ze wsparcia innych, zmieniaj otoczenie, zmieniaj narzędzia, spróbuj nowych technik. Cokolwiek chcesz zacząć robić, czy jakikolwiek jest to nawyk, umiejętność, jakakolwiek jest to zmiana w twoim życiu, postaraj się wprowadzać ją w taki sposób, żeby ci się szybko nie znudziła. Nuda dla osób z ADHD, choć nie tylko, bywa naprawdę potężnym deal breakerem. Szczególnie we wszystkich długotrwałych zadaniach. A przecież zależy nam na tym, żeby w tym długotrwałym zadaniu wytrwać pierwsze jak najdłużej, a być może przez całe życie. Dlatego poszukaj sposobów na to, żeby często powtarzane rzeczy nie stały się dla ciebie po prostu monotonne i żeby odechciało ci się je robić, ponieważ codziennie robisz to dokładnie to samo. Na koniec jeszcze odrobina prywaty. Mam kilka postanowień noworocznych i jest to poprawa mojego zdrowia, która będzie się opierać tak naprawdę na tym, że właśnie chcę zmienić styl swojego życia, czyli jedzonko, spanko i ruch fizyczny. Z takich rzeczy, które są związane z moimi aspiracjami, to chcę tworzyć na YouTubie, a z takich no, prywatnych rzeczy, które jeszcze chcąc, nie chcąc muszę zrobić, no to muszę znaleźć pracę. O pracy rozmawiać nie będę, bo to nudne. Natomiast o YouTubie, no to moje postanowienie jest takie po prostu, żeby go robić, ale żeby było konkretniej, to chcę go robić raz na 2 tygodnie, docelowo raz w tygodniu, ale nie chcę się zniechęcić tą presją, że mam wrzucać raz w tygodniu i po prostu nie dać rady, więc na razie oczekujcie filmów co 2 tygodnie. Jeśli chodzi o jedzenie, no to na razie to jest cel, który będę wprowadzać dopiero później w swoje życie. Spanko nigdy mi nie wychodziło i wiem, że to też będzie, to też jest cel, który będę wprowadzać później. Zaczniemy od ćwiczeń. I to jest właśnie jakby projekt, który chcę robić z wami. Jeżeli, tak jak ja, chcecie się na przykład w tym nowym roku więcej ruszać, albo po prostu chcecie wprowadzić więcej aktywności w swoje życie już od dawna i stwierdziliście, a dlaczego by nie teraz, to możemy zrobić to razem.
Co prawda możecie też wykorzystać to wyzwanie do jakiejkolwiek innej aktywności, którą chcecie robić 2 razy w tygodniu, bo to jest mój właśnie cel w tym roku, żeby przynajmniej 2 razy w tygodniu zrobić trening. Może z czasem będzie to częstsze, w tym momencie są to 2 razy w tygodniu. Plan mam taki, żeby wrzucać info o tym, że ćwiczę na Instagramie. Chcę ustalić 2 konkretne dni, w których po prostu będę ćwiczyć i będę o tym informować na Instagramie. I będę wrzucać zdjęcia albo relację jakąś tam, kiedy zacznę i kiedy skończę. I w tym czasie będziecie mogli na przykład robić to samo ze mną u siebie w domu i tak. Także jeżeli ktoś jest chętny, to piszcie mi w komentarzach, że to by Was zainteresowało i chętnie byście wzięli w tym udział. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj w ogóle nagrałam, to będzie miało sens. No tak średnio bym powiedział. Mój Instagram obecnie jest trochę martwy, ale może dzięki temu trochę odżyje. Ale tak na dobrą sprawę chodzi mi po prostu o to, że chciałabym, żeby była jakaś platforma, która mnie pomoże ćwiczyć i wytrwać w tym postanowieniu. A przy okazji, jeżeli jestem w stanie pomóc chociaż jednej osobie, to byłoby super. No dobra! To na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!